Co roku po świętach zostaje wiele jedzenia, które zazwyczaj ląduje w koszach na śmieci. Zamiast je wyrzucać, można się nim podzielić. Jak mi zostaje, to jak mam zniszczyć, to na pewno wolę się podzielić tym. Zawsze pomagam, jak jest taka, jak jakieś zbiórki są czy coś, to zawsze pomagam. O taką właśnie pomoc prosi Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom, które m.in. w Zabrzu zorganizowało poświąteczną zbiórkę jedzenia. Członkowie stowarzyszenia zebranym prowiantem podzielą się z osobami potrzebującymi i głodnymi. To znaczy, czuję po prostu taką satysfakcję, że możemy ludziom pomóc, innych ludzi możemy zaktywizować, że po prostu też mogą pomagać. No i po prostu jedzenie się nie marnuje, nie wylądowuje na śmietniku, tylko trafia do potrzebujących. Temat dzielenia się jedzeniem z potrzebującymi w Zabrzu nie jest nowością. Z powodzeniem od lat w mieście działają tak zwane jadłodzielnie, do których również można przynosić prowiant dla osób ubogich czy bezdomnych. Niestety podczas ostatniej Wigilii, którą organizowaliśmy, mieliśmy ponad 200 osób potrzebujących, które chciały skorzystać z pomocy. Przy ostatniej Wielkanocy ta liczba znowu oscylowała w okolicy 150 mieszkańców Zabrza, więc widać ewidentnie, że zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia jest dosyć duże. Bo wielu osób po prostu nie stać nawet na jeden ciepły posiłek dziennie. Tylko w Polsce co roku wyrzuca się do kosza 5 milionów ton jedzenia.